Nijakim Nehemiasz, skądinąd bardzo porządny człowiek. Wziął się za odbudowę muru Jerozolimy. Pojechał tam po kilkudziesięcioletniej niewoli babilońskiej i rozpoczął odbudowę. I to jest ciekawa rzecz. W drugim rozdziale, w 10 wersecie jest napisane: a gdy Sanbalat, Horonita i Tobiasz, sługa Amonitów, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwił, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Kiedy jesteśmy w prawidłowym miejscu naszego życia i prawidłowo decydujemy, to demoniczne siły zaczynają drżeć, zaczynają się nas bać. I martwią się. Bardzo się tym zmartwiły. Nehemiasz wyrusza, żeby odbudowywać mur. A wszyscy się martwią wokół. Ale kim są ci, którzy się martwią? To są przeciwnicy ludu Bożego. Przeciwnicy ludu Bożego. Wiecie, chcę, żebyście zrozumieli taką ważną rzecz, że im bliżej jesteśmy Boga, jako społeczność, jako ruch, tym bardziej demoniczne siły są zaniepokojone. Ale dlaczego one są zaniepokojone? Ponieważ one wiedzą, że my nie bawimy się. Wiecie, ci ludzie, przeciwnicy Izraela, którzy byli rządcami tamtej ziemi przez kilkadziesiąt lat, oni zaczęli się bać, że oto pojawił się ktoś, kto zaczyna zbierać wszystko do kupy. Kiedy diabeł na ciebie patrzy, to widzi samego Chrystusa, ale nie Chrystusa, który jest jedynie jakąś enigmatyczną, religijną mrzonką. On widzi Chrystusa, który coś robi. Kiedy ty się gdzieś pojawiasz, to diabeł czuje się zaniepokojony. 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 Im dłużej służymy Bogu, im robimy szersze działania, tym bardziej diabeł jest zaniepokojony. Niepokoi się. Wiesz, dlaczego się niepokoi? Bo mur Jerozolimy rośnie. Mur Jerozolem rośnie. Coraz więcej ludzi do mnie pisze i mówią: błagamy cię, wróć do tego, co robiłeś kiedyś. Tak piszą do mnie wierzący ludzie. Arturze, głoś prostą naukę Chrystusową. A ja sobie myślę, to co ja głoszę teraz. Kiedyś, kiedy nie wtrącaliśmy się w królestwo, nie porządkowaliśmy, nie budowaliśmy muru, byliśmy cudowni. Dzisiaj, kiedy funkcjonuje 19 kościołów przez ostatnie 4 lata, kiedy wszędzie słychać nasz głos, kiedy powstają ewangeliści, prorocy, nauczyciele, kiedy w ludziach rozwija się apostolska pasja, kiedy chorzy są uzdrawiani, demony wychodzą, tak? Mówią: wróć do tego, co robiłeś. Jesteśmy zaniepokojeni. Bardzo nas to niepokoi wszystko. To się teraz dzieje. Jest normalna sprawa. Nie dziw się temu. Kiedyś byliście tacy spokojni. Teraz pijecie, krakacie. Czemu Dagasz mówił? Czemu nie?
Psalmie 150 jest napisane, że wszystko, co żyje, chwali Pana. Wszystko. Amen. Wszelkie stworzenie. A kto jest władcą tego stworzenia? Wobec jakiego zjawiska to stworzenie wzdycha? Na kogo oczekuje? Na nas! Na mnie i na ciebie oczekują wszystkie kury świata! Ludzie się tego boją. Wiecie, czego się ludzie boją? Wolności w Chrystusie. Bo ta wolność jest przerażająca! Są zaniepokojeni! Mówią, kiedyś było inaczej! Kiedyś miałem 5 lat i kręcone włosy. Rozumiesz? Tak było kiedyś, ale stare przeminęło. Dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy odbudowują mur Jeruzalemu. Dzisiaj zalepiamy wyłomy. Dzisiaj stoimy na flankach murów jeruzalemskich i mówimy, taka jest prawda! Idźcie w tą stronę! Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, to właśnie dzisiaj. Dzisiaj zamieściłem w internecie kolejną wypowiedź Jacka Sparrowa, który mówi tak. Wiesz, nie dawaj nic za mnie. Wiecie, co to jest? Najkrótsza definicja łaski. Najkrótsza definicja łaski, jak usłyszałem. A wiecie dlaczego? Bo Jezus Chrystus dał już wszystko za mnie i za ciebie. I jeżeli dzisiaj chcesz uwielbić Boga, to musisz brać, nie myśląc, że musisz dać coś w zamian. Prawda jest taka, że kiedy już się nachapiesz, nie będziesz mógł żyć bez tego, żeby nie dawać. Rozumiesz? Ale nie będziesz ani na chwilę do tego przymuszony. Będzie dzisiaj kurczę chciało chcieć. To znaczy zbudować mur Jeruzalemu. To znaczy zbudować mur Jeruzalemu. Nie daj się zastraszyć. Dzisiaj, kiedy będziesz uwielbiał Boga, powiedz, Panie, jestem otwarty na każde Twoje działanie. Jestem Twoim sługą, Twoim dzieckiem, Twoim synem, Twoją córką. Jestem otwarty na każde Twoje działanie. Uwielbiam Cię, potężny Boże. I jestem do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę. Nie dlatego, że muszę za coś zapłacić, tylko dlatego, że chcę i nie potrafię już inaczej. Uwielbij Go Cię w ten sposób. Stań przed Nim i powiedz, wywyższam Ciebie właśnie za to, że mogę brać. I jestem dzisiaj zupełnie Twój. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. My dziękujemy Tobie za to, że jesteś tak wielkim i dobrym Bogiem. Za to, że możemy patrzeć w Twoje oblicze i wiedzieć, że Twoja łaska jest nieskończona. Że nie musimy liczyć się z konsekwencjami, Panie. Bo Ty to zacząłeś na krzyżu Golgoty. To skończyłeś wychodząc z grobu. Uwielbiamy Ciebie za skończone ciało, Jezusie z Nazaretu.
początek i koniec. Gdy wyższamy Ciebie, uwielbiamy Cię, Jezusie. Ty jesteś obiektem naszej czci. Ty jesteś obiektem naszego uwielbienia. Ty jesteś obiektem naszej koncentracji. My Ciebie uwielbiamy. My Ciebie wyższamy. My uwielbiamy Twoje cudowne imię. W Twoim imieniu jest nasze zbawienie. W Twoim imieniu jest nasza pomoc. Wywyższamy Cię. Yeah.
Ciebie pragnę, pewno mnie odnalazłem, przyjrza się.
Ciebie!
Yeah.
jest mocą Bożą. Dla każdego, kto w nią wierzy. Chcę jeszcze raz przypomnieć wam Ewangelię. Ewangelia Boża jest mocą. Ona jest mocą. Jeśli czujesz niemoc w swoim życiu, to wyjdź. Pastor będzie się o ciebie modlić.
Thank you.
Yeah.
Ja Cię będę zabezpieczał z prawej strony i z lewej strony. Yeah.
ciężar w dłoniach. Ciężar w dłoniach, jak odczuwasz ciężar w dłoniach.
symptomy. Ogłaszamy wolność w naszych duszach i ciałach. Jezusa Chrystusa, nie mamy nic własnego, jesteśmy Twoimi, Panie. Dziękujemy Ci teraz, że jesteśmy dziedzicami Królestwa w Twoim imieniu, Jezus. I poświęcamy, znowu poświęcamy się dzisiaj Tobie, się znowu poświęcamy Tobie. Znowu się podajemy Tobie w bezgranicznym posłuszeństwie. Tobie, Święty Duchu. Bez własnych koncepcji. Twoje plany, cele i dążenia są w nas. Mamy wgląd w Twoje pragnienia. Myślimy jak Ty, czujemy jak Ty, Święty Duchu. Twoje dary działają przez nas. Twoja odwaga jest w nas. Jezus.
Za każdym człowiekiem, który daje pieniądze, za każdym...
Twój Święty. My stajemy w wyłomie, Ojcze. I my w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelką opresją. W imieniu Jezusa, diable, jesteś przeklęty. Przypominamy Ci Twoją klęskę. Jesteś zmiażdżony pod naszymi nogami. W imieniu Jezusa nie masz władzy nad Kościołem nocy. Nie masz władzy nad zespołem apostolskim od wzgórzy. Nie masz władzy nad naszymi wstawiennikami i finansistami. Nie masz władzy nad naszymi domami. Nie masz władzy nad naszymi dziećmi.
każdym słowem Cię jeszcze. Uwielbiamy Cię, to prosimy. Serce my do Ciebie wie. Teraz w Tobie jest. Szczęśliwi, którzy
przyjmowali od Ciebie każde Twoje słowo jako Twoje słowo. Nasze umysły są czynne do tego, że nie mamy żadnej bariery już, Panie. Halleluja. Rozstawiajmy krzesełka, przyjaciele. Kto może, niech wstanie, kto nie może, niech leży czy siedzi. Halleluja. Uwielbiajcie Boga przez cały czas. Wywyższajcie. Jak ktoś nie może wstać, to przesuń Cię pod ścianę, Cię przenieść. Przejawiał się przez Ciebie.